Szanowni Państwo, miło mi dzisiaj przywitać Was. Ze mną Paweł Motyl, prezes Smart Vision Solution. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć wraz z Pawłem na temat naszej współpracy i tego, jak tutaj wspólnie działamy. Powiedz mi, Pawle, co było głównym powodem, dla którego rozpocząłeś współpracę z nami? Dzień dobry Państwu. Głównym powodem, dla którego rozpoczęliśmy współpracę z SafeStarem, była konsolidacja albo chęć konsolidacji, szukania jakiegoś rozwiązania, które pozwoliłoby nam spiąć kilka różnych systemów u naszych klientów, a przede wszystkim ułatwienie pracy naszym operatorom. Chcąc ułatwić sobie pracę, SafeStar był dla nas idealnym rozwiązaniem pod takim względem, że po prostu możemy sobie ułatwić i usprawnić pracę poprzez konsolidację działań, bez względu na to, czy klient ma producenta kamer X, Y czy Z. Wszystko opracowujemy na jednym tym samym programie. System raportowania dla naszych klientów to jest bardzo ważna, fajna rzecz, którą bardzo doceniają. Co miesiąc dostają raporty. Wideoobchody, dla mnie rewelacyjna sprawa. Bardzo się cieszę, że to jest wideoobchody, dla nas też są super, bo polecamy korzystanie też z tej opcji. System VoIP-owy, ilość informacji, którą można w SafeStarze zostawić dla naszych operatorów. Dla nas to jest naprawdę duże ułatwienie. No, cieszę się, że mamy możliwość tutaj przed kamerą powiedzieć te rzeczy, które już nie jeden raz żeśmy omawiali, ale powiedz mi, czy ciężko Wam było wejść w nasz system? Czy tutaj mieliście jakieś obawy związane z tym, że ta technologia jednak jest bardzo nowoczesna, jest to rozwiązanie, no, niespotykane, bym powiedział, szerzej. Tak, no też trzeba powiedzieć to jasno, nasz system jest systemem chmurowym. No i to też czasami jest jakaś tam, powiedzmy, obawa. Tak, obawa i dyskusja w tym zakresie, ale powiedz mi, jak nasz system, przez to właśnie, że jest chmurowy, ułatwił Ci tą codzienną pracę, świadczenie Twoich usług, dotarcie do nowych klientów, no i też poszerzenie portfolio, tak? To już teraz znowu się wrócę i użyję tego słowa bariery wejścia. Zakładając Smart Vision Solutions, zastanawialiśmy się nad różnymi rozwiązaniami, czy stawiamy serwer, gdzie to zrobimy, ale chodzi tu o tą barierę wejścia, czyli mogliśmy sobie spokojnie skupić się na rzeczach istotnych, takich jak są na samym początku startupu, czyli marketing, opisy produktu, skupianie się na klientach, mogę pojechać do nich. Nie musiałem szukać rozwiązań technicznych i opierać tego wszystkiego na jednym konkretnym, nie wiem, serwerze, albo inwestować ogromnych pieniędzy, tylko wiedziałem, że jest SafeStar, ponieważ to też, jak pisaliśmy biznesplan, też rozmawialiśmy z Krzysztofem, pozdrawiamy Cię serdecznie, Krzysztof, i też rozmawialiśmy z innymi producentami. Oczywiście nie ukrywam, że kontakt z Krzysztofem, Krzysztof, w ogóle z Wami, z Tobą, Tomku, z Waszym supportem dla mnie jest naprawdę bardzo wygodny i nigdy mnie nie zawiódł. To też mogę od razu powiedzieć i to już bez zbędnego słodzenia, tak po prostu jest. I to nie tylko ja to powiem, na pewno inni. Powiedz mi, Pawle, a jak jest z bezpieczeństwem? No bo tutaj już żeśmy poruszyli ten temat, że są jakieś obiekcje, są jakieś wątpliwości. My je skutecznie jako SafeStar staramy rozwiewać, tak? Dajemy tutaj naszym klientom, potencjalnym klientom możliwość rozmowy, dyskusji, dostęp do materiałów. Ale powiedz, jak to wygląda od Twojej strony? Powiem tak, jak zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, dostaliśmy od Was draft umowy, przeczytaliśmy sobie spokojnie tą draft umowy. Na tym podstawie też nie ukrywam, że też budujemy umowy z naszymi klientami. Nie widzę tutaj, znając Was, znając ten system, znając już rozwiązania Wasze chmurowe i Wasze, tego jak Wy rozwiązujecie sprawy bezpieczeństwa, jestem, no, przekonany o tym, że korzystanie z Waszych usług jest bezpieczne. Nie miałem nawet cienia wątpliwości, żeby cokolwiek gdzieś wyciekło, cokolwiek by się wydarzyło, co mogłoby wpłynąć na jakość bezpieczeństwa danych naszych klientów, bo to jest dla mnie najważniejsze. No to bardzo się cieszę, że masz do nas tak głębokie zaufanie. Cieszę się, że dzisiaj byłeś tu z nami. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję. I widzimy się już niedługo, mam nadzieję. Na kolację. Na kolację, tak. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, widzimy się następnym razem. Pozdrawiam.